najwyżej położona szkoła na Podhalu obchodziła swoje 130-lecie istnienia. Mowa o szkole podstawowej w Zębie, która może się już pochwalić ogromną tradycją. Przez lata rozwijała się i ulegała rozbudowie, a mieszkańcy sami podejmowali się budowy placówki. Mieszkańcy sami podejmowali decyzje, składali się na to. Do tego jeszcze były prywatne lasy, którzy byli darczyńcami. Były lasy sołeckie, które też dawały udział poszczególnych rol, bo w tej były role i 20 ról zębu, 7 ról bustryku dało na budowę szkoły. Placówka była kolebką wielkich sportowców. To tutaj uczęszczali mistrzowie skoków narciarskich, jak rodzina Stochów czy biegów narciarskich, m.in. Józef Łuszczek, dwukrotny mistrz świata w biegach narciarskich. Wiadomo, się uczyć trzeba, ale uprawiać sport, bo to jest możliwości duże, to jest kuźnia talentów. Bo Staszek Łobak i później ja, znaczy razem, bo to my rówieśnicy prawie, no i teraz Kamil, to są takie wyniki, że o Mistrzostwa Polski już nie mówię, nie wspomnę, ale o Mistrzostwa Świata i Igrzyskach Olimpijskich, no takiej szkoły nie ma w Polsce. Na uroczystości nie mogło zabraknąć pierwszych nauczycieli, którzy oddawali serce i przekazywali ogrom wiedzy swoim wychowankom. Jedną z emerytowanych nauczycielek zaproszonych na uroczystość była pani Barbara Stoch-Kuźma. Sama w tej szkole zdobywała wiedzę, później podjęła pracę nauczycielki języka rosyjskiego i przepracowała 48 lat. Jestem rodowitą zębianką. Tutaj chodziłam do szkoły podstawowej. To były lata 53 do 60. Potem uczęszczałam do liceum pedagogicznego w Zakopanem. Tutaj miałam też praktykę w tej szkole, właśnie w naszej szkole w Zębie. I potem 2 lata po maturze uczyłam w Sierockim. To jest miejscowość niedaleko naszej miejscowości. I potem już od 65 na 66 pracowałam przez 48 lat tu właśnie w naszej szkole. To znaczy tak, uczyłam języka rosyjskiego i uczyłam również klasy 1-3. Czego życzą sobie władze szkoły na kolejne lata? Żeby szkoła się rozwijała, żeby spełniała oczekiwania uczniów, żeby uczniowie mówili, że to jest ich szkoła, że właśnie po latach mają jak najlepsze wspomnienia z tej szkoły, żeby mogli również za kilkanaście lat podkreślić, jak ważna była w ich edukacji, w ich życiu, w ich wychowaniu ta szkoła. Żeby właśnie spełniała oczekiwania, żeby nie tylko uczyła, ale dawała możliwości kształcenia, również pokazywała różnego rodzaju opcje, jakie w życiu są, żeby wychowywała oczywiście młodego człowieka, ale żeby po pewnym czasie faktycznie podkreślili, jak faktycznie dużo im ta szkoła zapewniała w ich osobistym rozwoju.